W poprzedniej części omówiłem lata 2010-2019 i stworzyłem drugą część. Musieliście czekać 2 miesiące, ale nie chciało mi się. Dobra, to jedziemy z tym koksem. W 2020 linia 150 jechała dodatkowo przez Aleję Jana Pawła II i Granitową. Wprowadzono wariant przez Metalurgiczną i Gregowej. Linia 152 w poprzednim roku została skrócona do dworca PKP. Niestety zlikwidowano linię w 2020 roku. Linie 150, 151, 155 i 158 pojechały objazdem w związku z remontem krakowskiego przedmieścia, Lipowej, Alei Racławickich i Alei Kraśnickiej. Objazdy trwały do 2022 roku. Linie 154 i 161 pojechały objazdem w związku z remontem Gazowej, Młyńskiej, Stadionowej i Lubelskiego Lipca. Reszta informacji znajduje się na zdtm.lublin.eu. Kończymy film i rozpoczynamy serię o starych trasach linii w Lublinie. Jutro się pojawi pierwszy odcinek z tej serii, film o liniach autobusowych w latach 2011-2024 nie ujrzy światła, dopóki nie będę gotowy, ale obiecuję, że powstanie.